Dzień dobry, naszym gościem jest zapowiadany burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, jak samopoczucie, jak zdrowie? Dobre zdrowie, dobre samopoczucie, dużo pracy od początku roku, dobry początek roku dla Chojnic. Głowa od walki z zimą przynajmniej nie boli, to jest plus na nie dzień boli. Dobry. Dzisiaj pierwszy śnieg, pierwsze sypanie chodników. Ale to za śnieg. No, oby... Niech spadnie trochę śniegu, zima musi być. Są większe tematy, od których może głowa boleć. Na przykład nieszczęsne, tak mówię nieszczęsne trochę, bo już długo to trwa, Balturium, nowe centrum kultury. Jak to dalej ma się toczyć? Dążymy do tego, żeby było szczęsne, czyli szczęśliwe. Są dwie ścieżki w tej chwili, po których kroczymy. Pierwsza ścieżka to instrument norweski. Przeszliśmy ocenę formalną. Jesteśmy w ocenie w tej chwili już takiej prawno-merytorycznej. Ale trochę to się przeciąga, prawda? Bo ten instrument norweski do końca roku najpierw mówiono, ubiegłego już. Tak, ja nie wiem dlaczego właśnie Ministerstwo Kultury tak celebruje tą ścieżkę. Szybsze decyzje uaktywniłyby rynek. To są duże pieniądze, które weszłyby na polski rynek i na pewno by pomagały przeciwdziałać bezrobociu, bo to są zamówienia publiczne. No, ale nie mam na to wpływu, muszę czekać. W piątek mamy spotkanie z panem europosłem Janem Kozłowskim i z panem ministrem Markiem Biernackim. Będę pytał, jak to wygląda. To jest ta pierwsza ścieżka. Druga ścieżka też niełatwa dla nas, bo w ramach MOF-u jest rewitalizacja, ale w mandacie negocjacyjnym nie ma budowy nowych narzędzi. Raczej powinniśmy w ramach tego mandatu negocjacyjnego odrestaurowywać, rewitalizować stare obiekty. Ale mandat jest po to, żeby go modyfikować. I w tym kierunku idziemy w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim. To są dwie ścieżki, po których kroczymy. Jest jeszcze trzecia ścieżka, dająca nam szansę w konkursach w ramach RPO, ale to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który wolałbym pozostawić na później. No i czwarta ścieżka, zbuduj sam, co byłoby najtrudniejsze i chyba nierealne, bo musielibyśmy wstrzymać na kilka lat inwestycje w mieście. Nie wiem, czy byłaby na to zgoda społeczna, pomimo tego, że kultura jest ważnym obszarem życia społecznego, ale mieszkańcy oczekują efektów w miejscu zamieszkania. Patrzą nieraz miastem, ale przede wszystkim patrzą swoim osiedlem. Pozwolenie na budowę Balturium musi jakby zacząć biec już w tym roku. To znaczy ono jest ważne tylko jeszcze w tym roku, tak? Czyli ważne jest do końca, trzeba coś zacząć robić. Tak, ważne jest do końca grudnia i budowa Balturium rozpoczyna się od rozbiórki obiektu. Jeżeli nie rozstrzygniemy instrumentu norweskiego i nie będzie decyzji w sprawie MOF-u, czyli pieniędzy unijnych, to rozpoczniemy prace rozbiórkowe. A mamy taką bardzo fajną okazję, ponieważ pan inspektor nadzoru budowlanego, ponieważ że Kolc wydał nam decyzję o rozbiórce tej przybudówki i schodów, zamkniętej, czyli dawnego wejścia. Mhm. I tymi pracami rozpoczniemy, te prace rozpoczną się już w tym roku. Myślę, że za kilka tygodni już tych schodów i przybudówki nie będzie i to jest początek wyburzania Balturium. Nie ma niebezpieczeństwa, ponieważ my nie użytkujemy tego wejścia i tej przybudówki. Jest nowe wejście i myślę, że spokojnie przez ten etap przejdziemy. Drugi temat związany również z budownictwem, z lokalami. Również mógłbym powiedzieć, że trochę nieszczęsny. Zapowiadana sprzedaż mieszkań komunalnych w wielkiej ilości w zeszłym roku. Nie udało to się. I zapowiadał pan już w trakcie roku i pod koniec ubiegłego roku, że będą zmiany w systemie sprzedaży mieszkań. Czy to coś zmieni i czy może już zaczęło zmieniać? Zmieniamy system w taki sposób. Określę go, jak on wyglądał. Wyglądał w ten sposób, że Chojniczanie wnosili wnioski o sprzedaż mieszkań komunalnych. Właścicielem tych mieszkań w momencie procedowania był ZGM, a teraz zmieniamy ten system. Chojniczanie składają wniosek. Jeżeli potwierdzają ten wniosek, to właścicielem mieszkania staje się miasto na skutek zmian w kapitale zapasowym i zakładowym spółki i procedujemy wszystko na linii Urzędu Miasta. Wczoraj przyjąłem około 10 interesantów i na najbliższej sesji Rady Miejskiej 27 stycznia już przejmujemy 25 pewnych mieszkań do sprzedaży, 35 czeka. Także początek roku jest dobry, bo on wymiaruje nam 60 mieszkań w pierwszym kwartale. To będzie w przychodach tegorocznych. Tegorocznych. To już jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku 20 sprzedaliśmy, a tu w pierwszym kwartale już 60. Jeśli mówimy o sprzedaży, ale już nie mienia komunalnego, chociaż może też jest to mienie komunalne w pewnym sensie, spółka miejska, Miejski Zakład Komunikacji, taka propozycja padła ze strony PKS-u Chojnice, połączenia tych dwóch firm. Miasto niechętne. Miasto niechętne, ponieważ powtórzę to, co powiedziałem. Łączyć można dwa byty ekonomiczne wtedy, kiedy są nowe obszary objęte ich działalnością, czyli zwiększają się przychody. Tutaj rynek przewozów komunikacyjnych spada i połączenie dwóch firm, w których spada ilość pasażerów, nie miałoby najmniejszego
najmniejszego sensu. Szkoda, że PKS w poprzednich latach w taki sposób się zachowywał. Natomiast osobom, które myślą, że tak łatwo połączyć PKS i MZK, to powiem, że specyfika MZK i PKS-u jest różna. Weźmy kierunek Chojnice-Tuchola. PKS przejeżdża przez Silno, ale nie ma interesu, żeby wjechać do Gockowic. Nie wiem, czy mieszkańcy, którzy jeżdżą autobusami z PKS-u z Tucholi na przykład do Chojnic, chcieliby jechać przez Gockowice. Dlatego gmina Chojnice moim zdaniem bardzo dobrze postępuje współpracując z miastem. Nasza firma obsługuje miasto i gmina, PKS powinien obsługiwać połączenia powiatowe, subpowiatowe i regionalne. Jestem przekonany, że nowy prezes PKS-u, którego poznałem i jest to osoba bardzo konkretna w działaniu, będzie tą firmę uzdrawiał i to połączenie może kiedyś nastąpi, ale musi być impuls do tego, że obejmiemy inne obszary działalności, na przykład transport ciężarowy, usługi komunalne, tak żeby zwiększyć przychody, a nie łączyć tylko po to, żeby zwalniać ludzi. Póki co MZK swoją własną ścieżką będzie kroczyć. MZK zostaje spółką miejską, tylko dodam, że drugi rok z rzędu MZK kończy rok 2013, tym razem z małym zyskiem, czyli nie ma straty na działalności. MZK swoją ścieżką kroczy, czy pan dalej będzie kroczył swoją ścieżką? Wybory zbliżają się w listopadzie bodajże. Tak. Oficjalnie kandyduje pan na burmistrza? Kandyduję, ponieważ czeka nas wspaniały okres związany z drugą perspektywą budżetową Unii Europejskiej. Nie mogę przestać być burmistrzem w momencie, kiedy negocjuję MOW i jestem wspólnie z Radą Miejską i osobami, z którymi współpracuję, architektem bardzo ważnych projektów, takich jak Dworzec Chojnicki, czyli ten węzeł przesiadkowy komunikacyjny, Balturium, kanalizacja deszczowa. Rozgrzebane tematy nie chcę pani zostawić. Nie mógłbym tego zrobić. A jest pan człowiekiem strachliwym? Nie jestem. Jest opozycja, boi się pan już? Opozycja... I to konkretna, bo już jest określona, jest kandydat również, kontrkandydat. Jest kontrkandydat i będzie jeszcze pewnie drugi, być może i trzeci. Z każdym będę chciał rozmawiać, z każdym będę chciał wymieniać poglądy. Mam nadzieję na merytoryczną dyskusję. Posiadamy wiedzę, z tej dyskusji może wyjść, mówiąc kolokwialnie, dużo dobrego. Natomiast jestem daleki od tego, żebym chciał się konfliktować z tymi osobami, ponieważ wybory kiedyś się skończą i tak wrócimy na swoje miejsca. My tu przed spotkaniem z panem w studiu poprosiliśmy chojniczan, internautów o zadawanie pytań. Sporo tego do nas trafiło. Jedno z pytań. Czy to, że taki był kociołek wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprawiło, że pan się nie pojawił na finale, bo do tej pory pan się pojawiał? To jest pytanie od internautów. Byłem przed południem, byłem również w godzinach wieczornych, nie byłem na finale, na światełku, ze względu na to, że autentycznie byłem przeziębiony. Ale cały czas wiedziałem, co się dzieje i miasto bardzo blisko z orkiestrą współpracowało, ponieważ... Wspieracie cały czas orkiestrę. Tak, miasto finansowało scenę, udostępniliśmy obiekty, płytę Starego Rynku. Natomiast moje pojawianie się na scenie w roku wyborczym na każdej imprezie będzie zawsze postrzegane, że próbuję się tą imprezą promować. Ja nie muszę się promować, bo chojniczanie mnie znają. Pokazać mogę się na ulicy poza imprezą. Natomiast wypada podziękować tym, którzy się włączyli w orkiestrę, bo fantastycznie ją zorganizowali. Szkoda, że my ją robimy zawsze w styczniu. Nie wiem, dlaczego Jurek Owciach nie chce jej robić w maju. Byłaby wyższa frekwencja i być może byłoby jeszcze lepiej niż w tej chwili. I jeszcze jedno pytanie osobiste. Nie musi pan odpowiadać, ale widocznie to internautów interesuje. Czy to prawda, że pan burmistrz zamierza niedługo zmienić stan cywilny? To prawda. 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 Wszystko, czyli szczęśliwy będzie burmistrz. Jestem szczęśliwy, a to szczęście można jeszcze wzmocnić. No to tego życzymy. Jak pan sądzi, ile procent w wyborach pan dostanie? No ostatnio silne poparcie, 80, ponad chyba 80%. Ja powiem to, co zawsze mówię. Jak miałem 82%, to nie myślałem, że 84 dostanę. Dostałem 84, nie wierzę w to, że może dostać więcej. Ja będę szczęśliwy z każdej wygranej. Będę martwił się, jak będę miał 53%, powiedzmy, bo to będzie podzielone społeczeństwo Chojnic. Byłoby bardzo fajnie, gdyby chojniczanie chcieli jeszcze raz mi zawierzyć i żeby to było, powiedzmy, 3/4, czyli te 76%, jak miałem w pierwszych wyborach. To są moje marzenia, będę starał się je spełnić. Tak jak powiedziałem, w pierwszej fazie będzie spowiedź z tego, co robiłem w tej kadencji. No właśnie,
jakichś armat wymierzonych w pana się pan nie obawia ze strony opozycji? Pewnie będą jakieś takie armaty, jak to nieraz bywa w internecie. Nie lubię ludzi, którzy atakują zza węgła, nie pokazując swojej twarzy. Żeby mieć poglądy, trzeba mieć twarz. Jak ktoś nie ma twarzy, to nie ma poglądów. Nie lubię też ludzi, którzy mówią o innych ludziach, nie znając ich nawet. Czyli swoje poglądy kreują na bazie plotek i pomówień. To jest najgorsze. Porzućmy to, bo przecież mamy twarze, mamy narządy mowy. Niestety doba internetu... No... Ale ja internet akceptuję w formie edukacyjnej, natomiast nie akceptuję pewnych zachowań w internecie, obrzucania się inwektywami. To nam jest niepotrzebne. Mamy jedno życie. Próbujmy się wzajemnie uszczęśliwiać. Szczęśliwy burmistrz Chojnic Arseniusz Finster był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.